O, już poprawiam. O, może być tak. Witajcie kochani moi serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj też produkty, które zdenkowałam prawie, bo zaczynając od chusteczek. No chusteczek żadna rewelacja, a tylko chciałam wam je pokazać po to, że po prostu pudełko jest puste. Tylko po to, że ja bardzo rzadko do nich wracam. Je kupuję, te chusteczki w pudełku. Jakoś sentyment mi nakazuje kupować, wiecie, te takie normalne paczkowane. No, tamte się mieszczą i w torbie, są higieniczne, zawsze można jedną wyciągnąć. No, takiej paczki do torebki nie włożymy, więc to tylko przy łóżku gdzieś albo w kuchni, gdzieś naprawdę mamy katar i tak dalej. Kiedy ja ostatnio takie zakupiłam w kartonie? Nie pamiętam, 3-4 lata temu. O tak, o tak, 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 ze 4 nawet. Tylko dlatego ja je polecam tylko w kwestii, jak ktoś jest przeziębiony i ma ten nieustający przez 3 dni katar i musi mieć te chusteczki, więc to z kolei są bardzo higieniczne wtedy do kataru, bo wiecie, wyciągacie, już macie następną. Oczywiście one są tak cienkie, że trzeba 2 albo 3 nawet do jednego z użycia, więc one bardzo szybko się kończą. No wiecie, macie katar, więc już musicie wyciągnąć, więc to jest rewelacyjna sprawa przy przeziębieniach. Oczywiście tamte w folii, zanim otworzycie, zanim wyjmiecie, no to trochę czasu mija, tak? Także te polecam typowo na przeziębienia, na katar, ale tak normalnie to raczej jestem wierną fanką tamtych takich, wiecie, paczkowanych. Przynoszę, bo się pudełko skończyło. Nigdy wcześniej wam nie pokazywałam, że miałam takie, no bo nie kupowałam wcześniej. 2. Pianka do golenia, którą pamiętacie na pewno, ci co mnie oglądają, to pamiętacie, kiedy ja to kupiłam bardzo, bardzo dawno temu. I dopiero ją zużyliśmy, we trójkę w sumie. No mąż tam miał inne męskie, a tą to tak sobie profilaktycznie używał. Ale ja z Julką nagminnie, no raz w tygodniu to oczywiście, a nawet 2 razy w tygodniu, by powiedziała teraz ostatnimi czasy. Wielki plus, bo wydajna naprawdę, no na 2 osoby taka pojemność 200 ml, a naprawdę dużo jej nie trzeba było. Minus ten jest tylko tyle, że ona pachnie pantenolem. Tak, ci z was, co kiedyś byli poparzeni jakkolwiek, nie wiem, coś masakrycznego wrzątkiem albo po prostu tylko słońce i wtedy mama czy ktoś znajomy sikał was takim sprayem, pantenolem na przeciwoparzenia, no to wiecie, jak pachnie specyficznie. On, to nie jest dziwny, brzydki zapach, tylko dziwny, i ona tak samo pachnie i to się dość długo na ciele utrzymuje, także lepiej wieczorem się po prostu ogolić, a nie rano, bo ten zapach trochę nas tam, no zostaje na ciele, nie oszukujmy się, tak? Polecam, bo mega wydajna, tylko ten zapach taki sobie. Także o. No i trzeci produkt, jaki wam przynoszę. Ja wam pokazywałam przy mojej pielęgnacji stóp wieczornej? Nie, tygodniowej pielęgnacji stóp. Ten produkt 100 ml z mocznikiem 10%. Słuchajcie, ja go skończyłam i teraz tu jest taka mała dygresja moja. Ja nie wiem, czy to tylko ja tak miałam przy tym produkcie, czy wy też jak używaliście tego produktu, też tak mieliście, że słuchajcie, no bo ja tego używam, nie oszukujmy się, codziennie wieczorem przed snem smaruję sobie już takie do snu przygotowane stópki, pięty, bardziej niż całe stopy, pięty. Bardzo was przepraszam. Używałam tego codziennie. Jeżeli zdarzyło mi się tak, że po prostu omknęłam, no jeden dzień to jeszcze spoko jak cię mogę, ale już jak 2 dni omknęłam, bo też mi się tak zdarzało, to już okazywało się, że 3. dnia już musiałam tego użyć produktu, ponieważ już pięty stawały się takie, wiecie, szorstkie. No, nie wiem, czy po prostu ten produkt trzeba dzień w dzień używać, czy tylko ja tak akurat mam, że ja mam taką mega suchą skórę wszędzie. Napiszcie mi proszę, to mnie bardzo ciekawi. Także o, do tego mam pytanie, do was pytanie o ten produkt. Taki sobie, na taki, na nie, taki, wiecie, typowy przeciętniaczek. No i to też takie tam, jak ktoś lubi. Mi się kiedyś bardzo podobały pudełka dekupaż, chyba się nazywa to. Drewniane, takie, wiecie, fajnie pomalowane w różne wzory, takie kujawskie. Kwiaty, ptaki, pawie, pióra i tak dalej. Ale to nie mój styl, w sensie podoba mi się u kogoś, a nie u mnie w domu, bo u mnie do niczego to nie pasuje. No to pudełko w ogóle u mnie nie pasuje, bo u mnie nic niebieskiego nie mam. No ale wiecie, z braku laku, jak się ma katar, tak jak mówię, no polecam przy katarze, faktycznie higieniczna rzecz fantastyczna. Także co, ja na dzisiaj, ale szybko dzisiaj nagadałam. Ja na dzisiaj wam serdecznie dziękuję, dziękuję wam za wszystkie komentarze, maile prywatne. O matko, dawno wam nie dziękowałam, ale to co tam się dzieje u mnie na prywatnych wiadomościach, to ja nie wiem. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję.
No, widzicie, nawet głos mi się załamał. Nie kontynuuję już. Po prostu wam bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście wspaniali i do jutra. Do usłyszenia. Pa, pa.